Dobra, jak zwykle początkuje lag, ale cześć, witajcie, z tej strony Glucik12 i widzimy się znowu oczywiście w jednej z najlepszych gier komputerowych, czyli w Terrarii. Ty, panie, no i kurde. Tak, niestety zaczynam w nocy, bo tak mi się akurat trafiło. W ogóle to nie wiem, czy coś zbudowałem nawet ostatnio. Chyba wszystko robiłem na nagraniu. Pielęgniarka przyjechała, no właśnie, bo guide zamieszkał w piramidzie, a pielęgniarka tutaj zamieszkała. Muszę go wciągnąć do domu, żeby zniszczyć farm Daybloomów. Tu wszędzie Daybloomy rosną. Gwiazda. Patrzcie teraz. Combo. Chyba będę włócznią walczył. Włócznia mi się wydaje lepsza. O, mogę narobić pochodni. Mało trochę, ale zawsze. Wychodzimy. Okej, okay, nic możemy zrobić w nocy. Wiem. Spróbuję zagospodarować ten tutaj teren. Czyli tam, gdzie nic nie ma, bo... Bo nie. Tu można by wsadzić cegłę. Pasuje idealnie. Tak myślę. Nie, nie pasuje zupełnie. Co ja gadam? Zupełnie nie pasuje. Tu wsadzę dwa dirty. Już dużo lepiej. Dobra. Zagospodarowanie tamtej części będzie nie lada wyzwaniem, bo będzie potrzebne dużo materiałów, dużo wszystkiego w ogóle. Co tu rośnie na ścianie? Soliany. W ogóle jak? Cieszycie się na nową wersję Terrarii, czy nie? Bo ja się bardzo cieszę. To jest naprawdę fajna rzecz. Że będzie nowy update. No, ja nie, ja gram... Długo na pewno nie było update'ów, bo ja gram ponad od roku i od początku mam wersję 1.1.2, więc... Tą najnowszą taką teraz, aktualnie. A jak ma wyjść nowa wersja, to ja się bardzo cieszę. Nie wiem, jakby... Ja się cieszę bardzo, bardzo. Okej, okay, tu będzie sporo ogarniania. Tu się wykopię schody. O. To tak. A właśnie, akurat od razu dirta nazbieram, chyba w ostatnim odcinku mówiłem, że będę musiał pozbierać dirta, bo mi się kończy. Tak, ale z tego co widziałem już u Doda, to ma być nawet całkiem fajnie. W tym update jakieś kaktusowe domki i coś tam. Tylko trochę zrypanie według mnie wyglądają te duże kaktusy. Te takie mega domy kaktusowe. Mogły być albo lepiej zrobione, albo w ogóle ich nie być. Dla mnie ja bym nie zauważył żadnej różnicy. Znaczy się zauważyłbym, jak były lepiej zrobione i jakby zniknęły, ale... Ale wiecie o co chodzi, no jesteście domyślnymi ludźmi, tak myślę. Chyba, że mam kanał dla idiotów, no ale nie mam kanał dla idiotów. W ogóle myślę nad założeniem angielskiego kanału, na którym wrzucałbym tylko mapy do Minecrafta. Co wy na to w ogóle? Wiem, że i tak nikt nie pisze, nie komentuje moich filmików, ale miło by było, ktoś skomentował coś o co proszę. A nie, kurde, murzyć się cały dzień, nic nie robicie. Okej, okay, tu pochodnie kolejną, duże to. Kurde, co to jest? Więcej was matka nie miała? 7. Tu będę stał i będę ich cisnął. Albo zejdę tam do nich. Jestem hardcorem. Patrzcie, jaki ścisk. Włócznia to dobra broń jest. Wcale zła. O, jeszcze co byście myśleli o nagraniu serii z Star Wars Knights of the Old Republic, bo mam grę, dostałem na urodziny w tym roku bodajże, w październiku. Znaczy to już w zeszłym roku w takim razie, jak w październiku, ale dostałem grę i nie grałem w tym za bardzo, bo ani mi się nie chciało, ani mi coś tam z ekranem się przestawiło, to też nie grałem. A co wy na to, żeby nagrać taką serię? Też nie wiem jak to by wyglądało, nie grałem w tą grę w ogóle, tylko widziałem sam początek. Gdzieś tam jestem w jakimś pomieszczeniu i nic więcej, no tak naprawdę. Dobra, mam tu jakieś materiały. Może quick stacki porobię trochę.
Tu mam glinę, glina mi się nie przyda. Tu mogę sobie zakończyć cegły. Tu słoneczniki i żołędzie. Tu też coś się zrobiło, dobra. Tu. Dirtowy mur zrobię. O, 4 z 1, to jest dobre. Co? Co? Tylko tyle tego można mieć, lol, myślę, że więcej. Króliczek wpadł w dziurę, o tu siedzi biedaczysko. Biedny króliś, tutaj będę miał kiedyś taką wielką morię. Ja już to widzę wszystko. Już to widzę. Taka moria będzie, jak nie wiem. Kurde, który to jest guzik? No, dwa. Okej, okay. No kurde, wlaz. Dwóch wlazło. Okej, okay, ścisk mają gotowy. Włócznią dużo szybciej, wiecie? Tych wszystkich iterów i to wszystko też będę włócznią cisnął. Kurde, guziki. Okej, okay, teraz tło. Trochę tła kamiennego, trochę dirtowego. Taki kontraścik, wiecie o co chodzi. Ta. Więcej tła, więcej tła. To tło się szybko strasznie marnuje. Wygląda tak, jakbym miał lagi. Tak się to stawia, tak. Przejadę tak i się stawia w kilku miejscach jednocześnie. Tak wygląda, jakbym miał jakieś lagi czy coś. O, i tutaj podzielę to na pomieszczenia i tu będą wszystkie domy NPC-ów. To jest pomysł. O, jeszcze trzeba by się wybrać do dungeonu. To już mówiłem zresztą. Po świeczkę, żeby znaleźć King Slime'a. Wtedy będę sobie nosił kubraczek. Albo założę go na tego. Na manekina. I już mówiłem. Mówiłem, tak? Mówiłem, dlaczego nie wróciłem filmiku, więc okej, wszystko. Już myślę, że wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Zajmijmy się terrarium na spokojnie. Okej. O, w ogóle muszę zacząć kupować CD Action chyba. Bo dzisiaj była ta. Widziałem, że dowali amnezję dzisiaj. Ten. Jak jest tam nazwa amnezji? Amnezja The Dark Descent. O, dawali dzisiaj. Do tego. Znaczy w tym miesiącu chyba, bo... To jest miesięcznik chyba CD Action, ale do CD Action dawali właśnie amnezję. To bym sobie pobrał. Amnezja nie jest straszna. Każdy, kto mówi, że amnezja jest straszna, ten kłamie. Bo amnezja nie jest straszna. Dirta potrzebuję teraz, lol. Nie pomyślałem, że skończy mi się dirt. Ale już ma 120 życia, to będzie kiepsko trochę, jak wyskoczy ten. Jak on ma Blood Moon, a ja na takim samym uzbrojeniu. W ogóle ja nie mam w ogóle uzbrojenia, w tamtej stronie jest dżungla, to pamiętam już. Już pamiętam. Nagrobek, nie zabrałem go na cmentarz. Co tu mnie zabiło? Aha, Eater of Souls, oczywiście, Eater. O, mam 2T, muszę powiększyć mój grobowiec. Kryptę. No, coś takiego, kurde, co... Co ja stawiam? Weźcie w ogóle. To chciałem. Na tych nagrobkach nic nie piszę. W ogóle. Nie chciało mi się nic wymyślać jakoś. Będzie taka mega wielka krypta. To będzie potem tak ciemno na końcu tej krypty. Takie epicko. Okej, okay. Narobię trochę tych platform od razu. Kurde, nie mam miejsca. Lol.
chciałem platformy narobić. Oj, że tutaj je postawić. Co, nie mogę tam, gdzie stoję? Lol. Okej, i tutaj. To jest krypta. Dobra, tutaj... Dobra, wybieramy się po dirt. To jest dirt, tak, dirt. Tak jak ktoś minecraftowo dziwnie mi zabrzmiało. A w drugą stronę, zapomniałem. Tej bloomy nie rosną, okej. No, jeśli byście wiedzieli jak, to możecie mi powiedzieć, czy da się posadzić w doniczce te wszystkie tej bloomy, te inne rzeczy dziwne. A ten mushroom nic nie daje. Lol. Materiał. Aj, muszę zrobić sobie naprawdę lepszy miecz porządny. Latam z takim gównem, jak nie wiem. Tak! Dosięgnie go ręka Boża! Taką serię za nim poślę. No dobra. O, grzyba chyba ścięło. Ściąłem grzyba. I nasionka. Zbieram te nasiona i zbieram na... Tak naprawdę to na chuj mi one potrzebne. Tak, wrócił! Zemsta! Prosto w twarz. Weszło jak w maszło. Crafting box! Lol, dobra, co ja tu mogę skraftować w ogóle? Nic ciekawego. Wszystko mogę normalnie. Złotrybka! Goldfish. Ajajaj. Skąd ja mam teraz tego dirta? Ej. Zaraz. Skąd ja mam... What? Skąd ja mam teraz tego dirta? Ale na serio. Na serio, skąd mi się wziął ten dirt? Przecież nie miałem dirtu. Teraz jestem szczerze zdziwiony, naprawdę. Nie miałem dirtu i nagle mam. Ale że nie wiem skąd on jest, użyję go na zabudowanie tej głupiej dziury, która mi cały czas przeszkadza i brzydzę się nią. Okej. Tak może zostać. Ładna góra przynajmniej jest już. Ścinamy nasionka, znaczy się roślinki. Kurde, muszę przestać to robić! Jestem całe ku zapchane shitem. Żelazo, okej. Jak się wam podobają w ogóle moje miniaturki nowe? Do Terrarii, co? Wpadłem na ten pomysł przez, w ogóle przez Tobiego, to Beskusę znaczy. Bo on też daje takie dziwne miniaturki do wszystkich gier, to do Minecrafta daje podobne. Tylko ja robię rysowane, a on robi tak, no po prostu ma swojego skina i coś mu dorysowuje, ja robię 100% rysowane. Tu trochę Coopera. Tu trochę Coopera, miedzi znaczy. Ostatnio w ogóle miałem na technice o miedzi. Jaka zrypana lekcja w ogóle. A miałem to już dawno, kilka tygodni temu nawet chyba. Ale taka zrypana lekcja w ogóle. Kurde, cygańskie, co się robi z miedzi? Cygańskie patelnie i tureckie tygielki. Tylko tyle pamiętam. Nawet nie pamiętam jaka jest temperatura topnienia miedzi. Nic nie pamiętam, tylko cygańskie patelnie i tureckie tygielki. Nic więcej nie zapamiętałem normalnie. Z testu nie wiem nawet co dostałem. Chyba, no jeszcze chyba nawet nie oddało pan. Tu kolejne żelazo. W ogóle tak przed chwilą sobie wrzucałem filmik z ten Let's Play. Z ludzikiem przed chwilą wrzucałem. Sezon drugi, pierwszy odcinek. Tak, epicki powrót w ogóle serii, ale dobra, co nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że chciałem zapisywać cały czas, chciałem znaleźć sobie program, żeby zapisywać filmy w HD. O, Movie Maker w ogóle dobrze zapisuje, dobrze działa i wszystko, tylko nie zapisuje filmów w HD. Takim pełnym. A teraz tak włączyłem sobie na 465, tak patrzę. Kurde, jakie to jest dobra jakość. To jest
Prawie że HD tak naprawdę. Zjadę cię, zjadę. Kurde, twoja babcia. Twoja babcia. Teraz cię mam. Widzicie? Tak to się robi w dzisiejszych czasach. Chyba. O, kolejny nagrobek do kolekcji. Kurde, nie skoczył. W ogóle zauważyłem, że zaczęło mi wypadać te serduszka z nich takie, co są do drzeźnie. Przeskocz mnie. Okej. Kurde, the corruption. Ja pierdzielę. Włócznia. Ho! Widzieliście jaki parkour? Jeszcze nie, to nie był parkour. Taki coś to nie jest parkour, ale tak go przeskoczyłem epicko w ogóle. Oż ty, trafił mnie. Ha. Tu jest ten, miecz. W dziurę! I teraz co? Figa. Tylko teraz ich coraz więcej się zleci. Uciekam. Przelecę tędy. I zaraz ich gdzieś zgubię, zobaczycie. What the fuck, ile? Więcej was matka w domu nie miała? Ale patrzcie, jak sobie już dobrze z nimi poradziłem teraz. Znaczy się lepiej niż ostatnio w każdym razie. To jest pewne. Ten mały tu może wlecieć to. Wszyscy mogą tutaj wlecieć, w ogóle to jest duża dziura. Ho! Robak! 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 No kurde, jaki idiota zepchnął mnie. Shift! Oświetlić, oświetlić! Tam przeleciał bokiem. Schmergel didn't bounce. Tak, teksty z Terrarii mnie rozbrajają. No kurde, i od początku muszę iść, serio? Jeszcze kasę tylko tracę na takim szycie. Bo ja pierdzielę. Kurde, to nienawidzę. Nienawidzę The Corruption ze słabym armorem. Będę teraz zbierał wszystkie surowce, jakie zauważę. Oprócz tych w The Corruption. Cały czas będę chodził z włóczem i będę się napieprzał ze wszystkim. Knockback taki mam? Strong knockback, a no tak. Teraz dopiero zauważyłem. Na rozpędzone te itery i tak to nie za dobrze działa. Knockback. Knockback, srockback. O. Wszystko zbieram, to wszystko zbieram. Wszystko zbieram! To będzie tytuł odcinka. Wszystko zbieram! A, wszystko zbieram. Dobry tytuł. Wszystko zbieram! Kurde, miałem wybrać się po birta, gdzie ja idę w ogóle. Lezę do tego dungeona, no, tak naprawdę na kim i ta głupia niebieska świeczka. Nie zbieram dirta w ogóle, po którego szedłem. Ale taka kropkowana góra. No, trawnik nie znika. Ta. Kosiarka. Ta. Wszystko zbieram. Wszystko pozbieram. Masz po mordzie, Megazordzie. Kurde! Stanąłem na nim. Idealnie. Tu jest Demon Altar, tam coś może być w pobliżu ciekawego. W ogóle wiecie, że meteoryt można wykupić już złotym kilofem? Nie trzeba mieć tego. Jakiegoś tam mocniejszego, na pewno. Ha. A zawsze myślę, że trzeba mieć jakiś mocny kilof, żeby na przykład... No nie wiem jaki, ale na pewno nie złoty, żeby wykupować meteoryt. No kurde, słońce zachodzi. No jak już dojdę do tego dungeona, to mogę nawet zginąć. To już mi wtedy zwisę i powiewa, tylko chcę tam dojść i chcę przejść przez The Corruption, zanim zapadnie noc. Czyli będę po prostu biegł na szybkiego i nawalał wszędzie, gdzie się dookoła normalnie.
Od teraz już nie zbieram surowców, które są w deko lepszym. W ogóle nie zbieram tych, które są w deko lepszym, chyba że będę miał mocniejszy armor i będę mógł spokojnie to robić, a nie, że mnie tutaj cisną takie dziady. Tu kolejny koper, dwa kopery już widziałem pode mną, odkąd 23. Znaczy się miejsce z rudami. Serduszko. Nie zejdę tam, bo się nie da. O! Parkour! Kurde! Rąbanej. Jaki shit. Pierdzielę to. Walę ten to gówno. Wykopuję pokój i to jest stąd będę miał dirta. Albo skopię tą shitową wyspę. Rąbane gówno. W ogóle pierdzielę to wszystko. Kaktus znowu mi wyrósł. Gówniany kaktus. Co to jest w ogóle? Kaktus mi w domu rośnie. No. Jeszcze ścianę wykopałem, tak! Kolejną! Czymś ścina tego, to gówno. I co, i teraz ten dłoń nie jest suitable? Dobra, jest suitable. Macie szczęście. Z dziurą w ścianie. Pinki! Pinki! To jest Pinki, patrzcie, to jest najrzadszy slime. Tu otworzyć drzwi. Pinki, Pinki, zarąbię ci mordę. 7. Pod drzwi. Kurde, tylko nie chcę tej dumu zniszczyć. Oj, taki grzyb. Poszty. A to murzyn. Wskoczył mi na ten. Na tej blumy. I zestrzeliłem tej bluma. Kurde, ten się wtrynia zielony. Kurde, noc. Noc. Ale patrz, nie sięgam go tak mieczem. Ile ma jeszcze życia? 82, lol. Ile? Kurde, przeskakuje mnie cały czas. 7. Chodź tu. Come on. Come along. Ha! Obrona! Kurde. Come on. Też oberwał. Patrzcie, zaraz ścisnę Pinkiego. Albo nie, dam na tytuł Pinki. Pinki jest lepszym tytułem niż... Wszystko zbieram. O, już myślałem, że Pinkiego skasowałem. Czekaj, 8 żelu mam. Dobra, zobaczymy, ile z Pinkiego poleci. Złote monety! LOL, złota moneta! Magazyn, szybko, w którym gdzieś tu trzymam monety? Potrzebuję skrzynię na monety, pilnie. Schowam złotą monetę. Skarbunkę potrzebuję, nie mam skarbunki. Mam drewno, wezmę żelazo. Może uda mi się zrobić... To nie jest street, to jest iron. Może uda mi się skraftować skrzynię. O, mogę sztaby zrobić. To od razu pewnie będę mógł miecz. Nie chcę cegieł, nie chcę niczego. Pochodnie narobię. Ale dobra, teraz chcę skrzynię. Jest! Skrzynia! Mam skrzynię. Teraz mogę może mogę miecz. Wooden, copper. Anvil. Iron pickaxe. O. Zrobiłem? Co tam miecz? Mam iron pickaxe'a. Będę lepiej kopał. Quickstack. Coś jeszcze tu mogę wrzucić? Chyba nie. Quickstack. Quickstack, Quickstack, Quickstack. Ok, zostaje mi grzyby. Grzyby mogę wrzucić tutaj. I to też chyba, bo tego nie trzymam tutaj, no.
Mogę też tu rzucić spadające gwiazdy i skrzynię miał już postawić. Gdzie jest moja skrzynia? Gdzie jest moja skrzynia? Gadać bez bicia, gdzie jest moja skrzynia? Tu mam cztery skrzynie, zarąbiście. Patrzcie jaka prędkość! Ale zapieprza ten kill-off. What the fuck? Jak zapieprza? Potrzebuję czegoś nowego do oznaczenia. Wezmę takiego ora i takiego ora. Taki i taki. I na to skrzynię. I do skrzyni pieniądze. Okej. Więc to było na tyle w tym... Sęp! Kurde, sęp! Jak ja nienawidzę sępów w tej grze. Jak ja ich szczerze nienawidzę. Ale żelazny kill-off! Będę musiał zmienić miniaturkę. Kurde! Mocny! Nie ma co, mocny. Monetki. O, gwiazdka mnie kusi. Hops. Wszedł w dziurę. Gwiazdka. Hop. Hop. Hop górą. A więc to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób go obejrzy, bo chodzi mi właśnie o to, że czy chcecie serię z Knights of the Old Republic. Ale tak, to było na tyle. Dziękuję wam, że to oglądaliście. Lajkujcie filmik, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Chcę sobie założyć fanpage na Facebooku. Chociaż nie jestem pewien, czy to na 100 osób tylko, no to chyba nie warto. Ale może udostępnię sobie prywatnego Facebooka, jak założę, bo starego mi schakowali. No więc to było na tyle. Dziękuję wam, że to oglądaliście. Lajkujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, udostępniajcie na Facebooku. To byłem ja, czyli Glucik12 i cześć!